poszła sobie. A, powiedział Charlie. Nie mam nic przeciwko temu, odparłem wstając. W pokoju unosił się swąd popiołu i palonego drzewa, od którego piekły mnie oczy. Poszła sobie. Powtórzył. Ale zostawiła nam małą pamiątkę. Wskazał na coś palcem, spojrzałem w tamtym kierunku. Powiesiła na framudze drzwi sznur korali. Przypomniałem sobie jej słowa. Rano już mnie prawie nie będzie, prawie, ale nie do końca. Jak myślisz, co to jest? Zapytałem. Na pewno nie ozdoba. Możemy to zdjąć? Zaproponowałem, sięgając po korale. Złapał mnie za rękę. Nie ruszaj tego, Eli. Wróciliśmy do środka, żeby rozważyć możliwe rozwiązania. Nie przejdziemy pod tym. Zadecydował Charlie. Pozostaje tylko wybić okno. Powiedziałem, że chyba nie przecisnę się przez taki ciasny otwór. W takim razie pójdę sam. Oznajmił Charlie. I wrócę z jakimiś narzędziami, żeby wyciąć większy otwór. Nie podoba mi się ten plan, powiedziałem. Żeby wychodzić w dzicz z nadzieją, że spotkasz jakąś dobrą staruszkę, która będzie ci chciała pożyczyć narzędzia. A co jeśli ta starucha wróci? Zostawiła nam swoje złe wiadomości, więc nie ma po co wracać. No, łatwo ci mówić. Tak uważam. A poza tym, co innego mogę zrobić? Jeśli masz jakiś inny plan, to właśnie nadeszła odpowiednia chwila, żebyś się nim podzielił. Nie, nie miałem żadnego innego planu. Poprosiłem go, żeby mi przyniósł moją sakwę z jedzeniem. Patrzyłem, jak podchodzi do konia. Nie zapomnij o patelni, zawołałem. O kim? O patelni! Patelni!